Co lubię, to co przynosiło mi dużo radości i
i traktowałam to, co wykonuję z pełną jakby pasją i czasami zapominałam, gubiąc moment spożywania posiłku, po prostu byłam tak zachwycona tym, co robię i stwierdziłam, że skoro to, co zrobiłam, a zrobiłam trochę w swoim życiu, przyniosło mi dużo radości i dużo też fajnych doznań dla innych ludzi, bo dostawałam informacje zwrotne, że to, co robię, jest fajne, też się podoba i jest cenne. Stwierdziłam, że zrobię takie miejsce, gdzie będę mogła podzielić się większą ilością, że tak powiem, takich doznań i zaproszę do współpracy inne osoby, które podobnie myślą i podobnie czują. Stąd też to miejsce. Zaprosiłam do współpracy wspaniałe osoby, które wiedzą, że tak jak Leonardo mówił, żeby odzyskać radość życia albo przypomnieć sobie, powinniśmy się rozwijać w minimum trzech obszarach. Przede wszystkim ćwiczyć ciało, żeby być świadomym naszego ciała. Też chemia inaczej się zmienia, endorfiny inaczej krążą, mamy inny sposób myślenia, dlatego dołączymy rozwój umysłu przez różne dziedziny. Patrzymy na anatomię, patrzymy na biologię, na fizykę, na chemię, na sztukę, łączymy to, bawimy się tym wszystkim. Też ważne jest to, jak się odżywiamy, więc sposób odżywiania jest tu bardzo istotny, z czego zbudowane jest nasze ciało i to wpływa na nasze. Jak myśli nasze wpływają na rzeczywistość, jak to wszystko się rozwija, to wszystko się zazębia. Nie chcę tutaj wykładu zrobić, bo zapraszam na zajęcia i Państwo odczujecie to na własnym, że tak powiem, na własnym doświadczeniu. Vinci, Leonardo da Vinci, fit, bo ciało i zdrowie, art, bo sztuka. Chcę tutaj mieszać sztukę z nauką, łączyć to wszystko, to się zazębia, przenika. Powstają nowe pomysły, nowe idee. W sposób kreatywny możemy rozwiązywać problemy, które nie chcę nazywać problemami, tylko wyzwaniami. I wtedy jest zupełnie inaczej. Chciałabym też poprosić tutaj Pana i Panią o dwa słowa, bo Państwo są nasze, nie mieliśmy tego nie mówić na formę, ale ja to jednak poproszę. O dwa słowa, jak wyglądają zajęcia. Tylko tak wygląda, ale jest pilotem balonu. Ja myślę, że całkiem niedługo to się skończy tak, że tutaj za chwilę dobudują takie piętro, rozumiecie, będziemy tu wchodzić, balon będzie, to zresztą Magdalena ma taki pomysł. Jestem pilotem balonem też, także to co lata próba, to jest po prostu moja pasja, tak jak Leonardo patrzył w niebo, podziwiał ptaki i tworzył nowe konstrukcje. Ja myślę, że następny projekt unijny czeka Państwa w powietrzu. Tak, dobrze. Dziękuję. Ja wyjaśnię może zasady, które powstawały spontanicznie, są dosyć oryginalne. Czyli może poproszę potem, żeby Państwo wstali, bo ja się odwrócę i tak rzucam piłką, to złapię, ten przechodzi pierwszy etap kwalifikacji. Musimy wytypować trzy osoby i teraz będą odpowiadały na 7 pytań, która osoba... Bardzo proszę, zobaczcie, jakie małe pytania. Która osoba odpowie na najmniej pytań, odpada z klasyfikacji i dwie osoby wygrywają moje obrazki. Tak. Czyli proszę może... To do osób, które nie lubią Maćka twórczości, mogą się tak zdarzyć. Ja to rzucę swój tomik. Tak jak będą, mi drogi, nic do rzucenia. Panowie, do przodu, jako mężczyzna by się przydał. Uwaga! Mężczyzna by się do środka. Słuchajcie, jest 21 pytań. Żeby wygrać obrazek, trzeba odpowiedzieć na największą ilość. Ale jest dla trzeciej osoby. Nie będzie przegrany. Informacja przed zaproszeniem. Tak, ale wiesz, zawsze jest. Tu jest taka wersja prawda czy fałsz. Także jest 50% zawsze. Tak, ty będziesz sędzią. Podeszliśmy do wniosku, że tylko Maciek i Magda znają odpowiedź. Dobrze, ja nie. I to nie jest pewne. Czy ja mam zacząć? Czyli ja mam zacząć, tak? Dobrze. Moje pytanie brzmi, czy Leonardo fascynował się wiedzą tajemną? Intuicja podpowiada mi, że tak. Dobrze. Po pierwszej rundzie pierwsza osoba 1-0. Tak. To ja czytam pytanie teraz.
Nie? Czy Leonardo był tylko malarzem i fanatykiem malarstwa? To ja wiem, że był malarzem, był również chyba też konstruktorem między innymi, także ja na to pytanie na pewno znam odpowiedź. Tak. W którym wieku żył Leonardo da Vinci? Ja poproszę telefon do przyjaciela. Jedna podpowiedź. Kogo wybierasz na swojego przyjaciela? Można robić do Magdy miny, jak ktoś wie. Odpowiedź. Mamy opcję. Tak, rozglądasz się po sali. I jeżeli ktoś logicznie ma jakiś rozum w oczach, tego wybierasz na przyjaciela. Gdy on jest juro. Do niego nie można. Nie Magdy, na razie rocznie. Inspirowany się mistrzem, ale nie zmienia się to jak. To nie. Leonardo jest autorem powiedzenia. Nadzieja jest matką głupich. No. Przyznam się, nie wiem kto jest, ale tak myślę, że nie no, jeżeli myślę, że nie, no nie. Brawo! Się pan? Czy Leonardo malował też stopami? O, tak. Ja myślę, że był tak oryginalnym człowiekiem, że mógł też malować stopami. Tak? Nie. Ale nie malował, bo ja to myślałem. Pytanie, czy Leonardo miał żonę i dzieci? Strzelam, że nie miał. Dobrze, nie miał. Nie miał. Czy Leonardo był też lekarzem? Wydaje mi się, że nie uprawiał. Nie. Słuchajcie, czy Leonardo pomagał dźwigać metalową kulę na kopułę bazyliki w Rzymie? Nie. To jest też trudne pytanie ze względu na definicję słowa zmysłowa. Bo kobiety malował na pewno. Natomiast spoglądaj przez ramię. Ja uważam, że to było zmysłowe. Oszukują kobiety i nawet męskie. Ale to jest bardzo dyskusyjne. Nawet najsłynniejsza dama przez niego sportretowana, tak, która siedzi w wodzie bardzo, ona przez sam fakt tego, jak bardzo rozbudza wyobraźnię od wieku, uważam, że ona jest niezwykle zmysłowa. Że ja się nie zgadzam z wartościami. Ona się uśmiecha, bo jest malowana na modelu mężczyzny. Pytanie, czy pan Leonardo da Vinci na pewno był mężczyzną? Jak można kobietę namalować niezmysłowo? To jest jakiś niepozytywny. Czy Michał Anioł był dobrym duchem Leonardo? Duchem. Wydaje mi się, że tak. Nie. Rywalizowanie. Leonardo malował swoje obrazy na drewnie. Bardzo dziękuję. Brawo!